jego pieczenia. Wiesia go poleca gościom do zjedzenia. Wiesia go poleca gościom do zjedzenia. Nasze babcie, prababcie, prababcie, babcie i mamy, i my chcemy przypomnieć innym już zakurzone tradycje. Najpierw żeśmy zrobili zaczynkę wczoraj z drożdży, mleka, żeby nabrała dzieża kwasu, żeby potem mogło dobrze rosnąć. A teraz dorabiamy mąkę. Mąka swoja, nasza ze zboża naszego we młynie zmielona. To się wszystko razem miesza, rośnie. I potem do słomianki, ze słomianki znowu rośnie, bo chleb musi rosnąć przynajmniej dwa razy. I wtedy dopiero ze słomianki na łopatę do pieca. Tak, już jest gotowe. Piękny, wypieczony chlebek, pachnący, taki jak należy. O, jest chrupiący, taki świetny, wyruszany. Są też podpłomyki z pieca chlebowego. Z cukrem cynamonem, maślanka do tego. Z cukrem cynamonem, maślanka do tego. Są to panie, które są tu z chałupek. One są rodowite chałupianki. I dlatego od nich możemy się nauczyć wiele, wiele z tradycji, z obrzędowości, z ludowości. Młodzież, dzieci już nie wiedzą tego. Wszystko jest w supermarketach. I takie jadło już spotyka się tylko właśnie na takich okolicznościowych imprezach. W wieku 14 lat zacząłem moją przygodę z siatkówką w Dunajcu Nowy Sącz i po 2 latach, po Spartakiadzie Młodzieży Polskiej, trafiłem do Hutnika Kraków. Przyszedł do nas w 80 roku jako młody, znakomicie zapowiadający się zawodnik o znakomitych warunkach fizycznych. Od razu dał się poznać jako talent. Zacząłem grę w reprezentacji Polski bardzo młodym wieku, w wieku 19 lat. Pan trener Wagner dał mi szansę debiutu na Mistrzostwach Europy i to od razu gry w pierwszym zespole, w pierwszej szóstce. Na tych mistrzostwach zdobyliśmy srebrny medal. Znakomity zawodnik. I jako siatkarz, i jako młody człowiek. Był to zawodnik wszechstronny, nie tylko w ataku, znakomicie atakował, ale i bronił, i rozgrywał. Można powiedzieć, że chodziło się na mecze siatkówki, aby oglądać golca. Był liderem na boisku, który podpowiadał w bloku, jak się ustawić, jak trzeba skoczyć później, wcześniej, jak się ustawić w obronie. W Hutniku Kraków zespół opierał się na co najmniej 4 reprezentantach. Powiem więcej, z podstawowej szóstki, dlatego wychodząc przeciwko najlepszym zespołom Panini Modena, przykładowo myśmy się nie bali nikogo, stawaliśmy twarzą w twarz i do boju. Włosi nie wiedzieli, co się z nimi dzieje, nie wierzyli w to długo jeszcze po meczu, że przegrali ten mecz. Kibice wiwatowali, bo był to niebywały sukces. Oczywiście brakuje mi jakichś tam złotych medali na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie. Zdobyłem na tamte czasy w reprezentacji, chyba osiągnąłem to, co mogliśmy osiągnąć. Derrotó al Salamanca y Soria en la final de la Copa del Rey. Vasek Golek, que llegó con 26 años a la isla, ha sido una... Czy ja spełniłem się w lidze hiszpańskiej? No osiągnąłem tam 5 razy Mistrzostwo Hiszpanii, 2-krotnie zdobyliśmy wicemistrzostwo i 3-krotnie Puchar Króla w ciągu 8 sezonów. Myślę, że nieźle. Nowochucki Zalew, usytuowany tuż obok kombinatu ze zbiornika technologicznego, stał się z biegiem czasu namiastkom Mazur, rajem dla wędkarzy, kajakarzy, wodniaków. Dziś ulubionym miejscem wypoczynku są zbiorniki w Przylasku Rusieckim. Dodatkowych atrakcji dostarczają tu zawody, takie jak te, zorganizowane przez pracowników kombinatu. Zaczynamy! Pogoda piękna, zabawa będzie piękna.
kiełbaska, odpoczynek, relaksik, spokojnie. Mam nadzieję, że i rybka będzie. No, aż zrobił kuleczkę. Teraz są przygotowania, kombinacje alpejskie, co tu zrobić, żeby wygrać. Prawdopodobnie i tak nie wygramy, ale przynajmniej się będziemy świetnie bawić i to o to chodzi. Jest to odpoczynek, a przy okazji no, taka integracja grupy ludzi. Bo to jest też związane z tym, że się tutaj ludzie spotykają, poznają się bliżej, rozmawiają z sobą inaczej niż pracy. A przy okazji zabawa. Za każdy gram złowionej ryby jest jeden punkt. Więc łatwiej jest złowić 40, 50 czy nawet 100 płotek czy tam leszczyków małych niż jednego karpia. Z reguły na zawodach łowi się przeważnie płoteczkę, ewentualnie leszczyki. Jest to taka ryba, nazwijmy to, zawodnicza. Spokojnie, bo jak na wojnie, bo jest ryba. Rybeczka malutka, ale to jest punkt. To są punkty do punktacji ogólnej. Ładna płotka. Nie ma broń, naprawdę jest ci bardzo niewesoło, no ale gdzieś tam ktoś połapie, podejrzewam, że ktoś to wygra, bo to musi wygrać. To. Gdzie ci to zmuszyć? Będziemy liczyć, a jest coś większego? 8, 10, 12, 13, 14, 2513. Miejsce pierwsze, Maciejewski Antoni. 56 ryb, 2513 punktów. Zawsze byłeś gdzieś tam, a nie pierwszy, nie?